Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii obchodzimy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Ludzie od zawsze stawiali pytanie o to, co jest za progiem śmierci. Od pierwszej Wielkanocy możemy lepiej pojąć, czym jest śmierć, zmartwychwstanie i wieczność. Przygotujmy się na spotkanie z żywym Bogiem, bo od momentu Chrztu Świętego nasze życie jest związane z Jezusem Chrystusem. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za złożoną ofiarę serdeczny Bóg zapłać. Mszę świętą sprawujemy, prosząc o radość życia wiecznego, dar wiecznego zbawienia dla zmarłej Jadwigi Gazurek, msza święta ofiarowana od Elżbiety z dziećmi, ksiądz prałat za zmarłych Jadwigę i Antoniego Bertus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Modlimy się także za zmarłego ojca Franciszka Wawrzacz, dziadków, stryja, teściów Marię, Antoniego Haratyk. Prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, o dary Ducha Świętego dla dzieci, za zmarłą Marię Kukuczka, Helenę Kamieniarz, rodziców Jadwigę i Antoniego Gazurek, szwagra wszystkich zmarłych z rodziny, o szczęśliwą podróż, za zmarłych z rodziny Michałek, Gazurek i Kochut, z rodziny z Czech, ojca Stanisława, sąsiadów Artura Boguszewicz, dusze w czyściu cierpiące, zmarłego Jana, Marię Kobielusz, Annę i Stanisława Legierskich, Andrzeja Kuboszek, Helenę Antoniego Kobielusz. Modlimy się w dzień pamięci żołnierzy wyklętych, by dobry Bóg w swoim miłosierdziu dopuścił ich do wiecznej chwały, tych żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy w latach 1933-63 zapłacili najwyższą cenę za wolną Polskę. Modlimy się także do Ducha Świętego o pomyślne zdanie egzaminów, obronę pracy inżynierskiej, o opiekę aniołów stróżów dla wszystkich dzieci. Byśmy mogli godnie uczestniczyć we mszy świętej, najpierw przeprośmy Pana Jezusa za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź Twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka,
położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga. Nie odmówiłeś mi nawet tego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownię Twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego, śmierć świętych Jego Pana. Cenna jest w Jego oczach. W krainie życia będę widział Boga. O Panie, jestem Twoim sługą, jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W kraju Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za wszystkich wydał, jakże miałbym nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
wiecznej chwały. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zapraszam dzieci do przodu, przed ekran. Kroczymy za Panem Jezusem w czasie Wielkiego Postu i w ubiegłą niedzielę kroczyliśmy po pustyni. Pan Jezus pragnął, byśmy w czasie Wielkiego Postu poświęcili więcej czasu na modlitwę, na skupienie, na wyrzeczenie. On odrzucał pokusę złego ducha do grzechu i uczy także nas tej walki. Dzisiaj z Panem Jezusem idziemy na górę Tabor, jak słyszeliście w Ewangelii. Ale na tej górze Pan Jezus daje nam wskazówki, że to kroczenie z Nim tutaj na ziemi, które wiąże się z krzyżem, z cierpieniem, z przemijaniem, z taką ciągłą duchową walką, kiedyś się skończy i będziemy do Niego podobni. On na górze przemienił się, Piotr, Jakub i Jan widzieli Go w lśniących szatach. Na tym przeźroczu środkowym widać Pana Jezusa, jak Jego szaty lśnią, świecą się, biją blaskiem. Chrystus pokazał, że po śmierci, gdy osiągniemy chwałę nieba, będziemy do Niego podobni. Ujrzymy Boga twarzą w twarz i On przemieni nas, wskrzesi nasze ciała i one będą podobne do ciała Chrystusa. Mojżesz i Eliasz byli zachwyceni, rozmawiali z Jezusem o tych wspaniałych wydarzeniach. Apostołowie, którzy tam byli, byli bardzo przestraszeni, nie wiedzieli, co się to dzieje. Ale Pan Jezus wskazywał im, że umacniając ich wiarę, dodaje im otuchy, dodaje im nadziei, by się niczego nie bali. Pewna bajka opowiada o fiołku, który za kołem podbiegunowym postanowił wyrósć i przebił śniegi, roztaczał wokół siebie wspaniały zapach. Niedźwiedź polarny, który ma dobry węch, poczuł ten wspaniały zapach fiołka. No i do niego przyszły także inne zwierzęta. Było zimno, ale fiołek się nie poddawał.
po okolicy ciągle roztaczała się ta wspaniała woń. Czuły to wszystkie zwierzęta. Przychodziły, aby wąchać ten fiołek, morsy i wilki i mewy. I dziwiły się zwierzęta, że lód pęka, że fiołek zwiastuje nadejście wiosny, że zima się skończy i że cała kraina kiedyś pokryje się kwiatami. Ale fiołek był już bardzo zmęczony walką z lodem i chłodem i umarł. Ale pomyślał, że kiedyś tutaj właśnie na tej ziemi skutej lodem będą kwitły kwiatki, miliony różnych fiołków, może będą bawiły się dzieci, będą cieszyły się, że Pan Bóg daje nam ciągle swoją łaskę, która przemienia nasze dusze. Ta bajka ma nam uzmysłowić, że Chrystus, dając swoją łaskę, pragnie, byśmy stoczyli walkę ze złem. I nasze chłodne, czasem zimne serce, tak jak ta kraina za kołem podbiegunowym, Chrystus mógł rozpalić ciepłem swojej miłości. Dzisiaj w czytaniach słyszeliśmy o górze Moria. Tam na tej górze Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna. Na tej górze, podobnej do Golgoty, Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Mamy więc naśladować Chrystusa, umacniać w sobie wiarę. Pan Jezus nas dzisiaj do tego wzywa wraz z Eliaszem i Mojżeszem. Chrystus chce ożywić nasze serca, skruszyć je, sprawić, by zatęskniły za Nim, byśmy w Wielkim Poście poczuli Jego bliskość i by nasze serca tryskały radością. Więc w Wielkim Poście mamy się zastanowić, jak będziemy realizować, jakie będziemy mieli postanowienia, które zbliżą nas do Pana Jezusa. Chcemy być podobni do tego fiołka, który walczył z zimnem i my też chcemy walczyć z naszymi chłodnymi, zimnymi, czasem kamiennymi sercami. Bo możemy się złościć, robić bałagan, możemy nie słuchać rodziców, możemy być leniwi, możemy być starszych i to wszystko powoduje, że nasza dusza, nasze serce jest podobne do takiego kawałka lodu. Pan Jezus chce rozpuścić, zniszczyć ten lód, stopić tak, by nasze serca ożyły. Byśmy byli bardziej uprzejmi, bardziej życzliwi, byśmy pomagali rodzicom, znajomym, byśmy dobrze wypełniali obowiązki w szkole, byśmy byli usłużni wobec kolegów i koleżanek. Chcemy, by nasze serca były ciepłe i pełne miłości, by nie było w nich właśnie tego lodu. Dlatego musimy przychodzić do Pana Jezusa. Musimy tworzyć wspólnotę z naszymi rodzicami, nasz domowy kościół i z dobrymi ludźmi. Dzięki spotkaniu z Panem Jezusem, na modlitwie, na mszy świętej, nasze serca Chrystus przenika swoją łaską i topi to, co jest złe w każdym zakamarku naszego serca. Ten świat z Panem Jezusem ma być lepszy, ma być bardziej ludzki. Niech Boże Słońce stapia w nas i wokół nas to, co egoistyczne, samolubne, obojętne,
a wprowadza dobro, szacunek i wzajemną życzliwość. To jest nasze zadanie, drogie dzieci, na nadchodzący tydzień. Naśladować Pana Jezusa, słuchać Go i być Mu posłusznym. Mamy słuchać rodziców, nauczycieli w szkole, no a rodzice mają słuchać siebie nawzajem. To dla nich zadanie. Tak, mamy dobrze wypełnić swoje obowiązki. Druga niedziela Wielkiego Postu, Góra Tabor. Zapamiętamy tę dzisiejszą naukę. A teraz wyznamy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pokrzepany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechnie apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pan Bóg dał ludziom w sakramencie Chrztu Świętego udział w swojej boskiej tajemnicy i zawsze wysłuchuje swoje dzieci. Zanieśmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za papieża, aby wspierany modlitwą wiernych odważnie prowadził Kościół przez burzliwe dzieje. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Mszy Świętej o radość życia wiecznego, pełnię Bożego Królestwa dla zmarłej Jadwigi Gazurek, dla zmarłych Jadwigi i Antoniego Byrtus. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach zalecanych. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, o opiekę aniołów stróżów dla dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zebranych na tej niedzielnej Eucharystii, abyśmy na drogach naszego nawrócenia z uwagą i ufnością słuchali Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Panie Boże, którego w niebie wielbią stale aniołowie, dziękujemy Ci za otrzymane dary i ufamy, że wysłuchasz nasze prośby przez Chrystusa Pana naszego.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem,
naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z ojcem Pio, siostrą Faustyną, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza. Pana Jezusa możemy przyjąć z przodu Kościoła i pod chórem.
Jezus oddał za nas życie swe. Jezus kocha mnie. Kochajcie Pana, niech żyje w nas Zbawiciel świata, powietrzny czas.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy najświętszy sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Porządek mszy świętych, ogłoszenia duszpasterskie. Jutro o 7:00 msza święta za zmarłych dziadków Bestwina, Maślanka, Haratyk, Adama Kawuloka, od dzieci Beaty, Katarzyny, Daniela z rodzinami, Annę Zowada w trzecią rocznicę śmierci. O 18:00 jutro za zmarłych szwagrów Emila i Karola, męża Jana Dziergas. We wtorek o 7:00 za zmarłych Teresę Kaczmarzyk, Martę Sikora, prababcię Helenę Gazurek. O 18:00 we wtorek za zmarłych Marię Haratyk, Annę Wawrzacz, Marię Kukuczka. W środę o 7:00 ze zmarłych rodziców Marii Franciszka Kawulok, siostrę Annę, braci Jana i Antoniego, szwagra i szwagierkę, Andrzeja Szymańskiego, Marka Chraścinę, przodków w intencji Panu Bogu wiadomej, siostrę Teresę Juroszek, brata Jana Urbaczkę. W środę nie będzie wieczornej mszy świętej. O 18:00 w Koniakowie msza święta z księdzem biskupem na przywitanie symboli Światowych Dni Młodzieży. W pierwszy czwartek miesiąca o 7:00 ze zmarłych Bronisławę i Pawła Legierskich, Jadwigę Gazurek od brata Stanisława z rodziną. O 9:00 msza święta dla uczniów gimnazjum i dla klas 4., 5., 6. szkoły podstawowej, także tych wszystkich chętnych, którzy będą mieli wolny czas, by przyjść na tę mszę świętą w czwartek o 9:00 wśród symboli Światowych Dni Młodzieży. O 15:30 msza święta szkolna, dziękczynna, 94. urodziny Heleny, o Boże błogosławieństwo i zdrowie, Annę Przątka w 13. rocznicę śmierci, po mszy szkolnej droga krzyżowa dla dzieci. W pierwszy piątek miesiąca o 7:00 za zmarłego księdza Stanisława Marszała, zmarłych rodziców Marię i Michała Polok. O 17:00 w piątek droga krzyżowa i kazanie pasyjne. O 18:00 msza święta za zmarłych rodziców, 4 braci i 2 siostry, matkę Herminę Kamuzela w 9. rocznicę śmierci. O 19:00 w piątek msza święta dla młodzieży, szczególnie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, za zmarłych Helenę i Antoniego Bielesz, zmarłych z rodziny. W pierwszą sobotę miesiąca o 7:00 za żywych zmarłych członków Żywego Różańca, dziękczynna, 73. urodziny Franciszka Waszut. O 18:00 w sobotę ze zmarłego Franciszka Bury, zmarłych z rodziny, Stefanię Teofila Rolski, ojca Bronisława, męża Tadeusza, męża Józefa Zowadę w 7. rocznicę śmierci, teściów Jerzego i Zuzannę. W przyszłą 3. niedzielę Wielkiego Postu o 7:00 ze zmarłych z rodzin Marekwica i Król, o 8:30 za żywych zmarłych członków Róży Jolanty Marekwica, zmarłą Helenę Marekwica w 4. rocznicę śmierci, o 10:00 msza święta z udziałem dzieci z Róży Zuzanny Gazur, o 11:30 msza święta z udziałem młodzieży, w 18:00 urodziny syna Maksymiliana Kawulok, o Boże błogosławieństwo od rodziców, dziękczyna w 18:00 urodziny córki Barbary Kawulok, o Boże błogosławieństwo i zdrowie. O 16:00 gorzkie żale, o 16:30 ze zmarłych z rodzin Kawulok, Gorzołka i Janoszek. Po mszy świętej do nabycia gość niedzielny po 5 zł, źródło po 4, paschaliki wielkanocne, dzieło pomocy dzieciom po 5 zł. W każdą niedzielę na 11:30 zapraszamy uczniów gimnazjum, młodzież szkół średnich, zawodowych i studentów. Dzisiaj o 15:00 nasz parafianin Piotr Wolny, alun Zgromadzenia Ojców Salezjanów, przyjmie święcenia diakonatu w kościele parafialnym w Lille we Francji. Kandydata do święceń polecamy Bożej opatrzności. Modlimy się dla niego o dary Ducha Świętego. Peregrynacja krzyża i obrazu Matki Bożej, symboli Światowych Dni Młodzieży w naszym dekanacie odbędzie się 4 i 5 marca.
powitanie symboli 4 marca w Koniakowie o 17.30, uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Rakoczego o 18.00, potem adoracja do 23.30. W naszym kościele w czwartek 5 marca o 9.00 msza święta, a potem przewiezienie krzyża do Koniakowa i w Koniakowie o 11.30 msza święta w intencji chorych i seniorów dekanatu, o 12.30 adoracja krzyża i ikony dla czcicieli Różańca Świętego, Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, także innych wspólnot działających w naszym dekanacie. O 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia dla całego dekanatu. Szczegółowy program w gablotce parafialnej na stronie internetowej. W środę przypada święto świętego Kazimierza Królewicza. W tym tygodniu także pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca. Odwiedziny chorych i starszych parafian 27 i 28 marca. Od poniedziałku msze święte wieczorne o 18.00, w czwartki o 15.30. W środę wieczorem nie ma mszy świętej. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej ogłasza nabór dzieci do gminnego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zapisy od 2 marca do 21. Karty zgłoszeń dziecka można odebrać w sekretariacie szkoły. Zbiórka odzieży organizowana przez Caritas w czwartek 5 marca. W tym dniu ulicami będą wielokrotnie przejeżdżać oznakowane samochody, zbiorą wystawione rzeczy do worków. Prosimy włożyć wszelkiego rodzaju odzież, buty powiązane parami, bieliznę, swetry, ręczniki, obrusy, pościel, koce, pierzyny. Zamknięte worki prosimy wyłożyć przed dom do godziny 9 w czwartek. Niech dobry Pan nam błogosławi na tę dzisiejszą niedzielę, cały nadchodzący kolejny tydzień Wielkiego Postu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.